Jeszcze moment do większego ocieplenia. Jutro pozostaniemy pod wpływem pogodnego wyżu z centrum nad Skandynawią. Jedynie na południu i południowym wschodzie, a potem na północnym wschodzie pogodę pogarszać będzie front związany z niżem znad Turcji. Z północnego wschodu napłyną chłodne masy powietrza i na termometrach zobaczymy od 7 do 14 stopni. Najchłodniej będzie na przedgórzu Karpat, a teraz już szczegóły dla Dolnego Śląska. Noc w regionie pogodna i bez opadów i chłodna od minus 1 do plus 1 stopnia. Poranek i przedpołudnie pogodne i słoneczne, tylko w Kotlinie Kłodzkiej pojawić się mogą przelotne opady deszczu. Po południu nadal dużo pogodnego nieba, tylko w Kotlinie Kłodzkiej słaby deszcz. Dość chłodno od 7 stopni w Kłodzku do 11 we Wrocławiu i w Legnicy. Ciśnienie będzie szybko spadać, w południe wyniesie 1008 hektopaskali. Wiatr północny i północno-wschodni słaby i umiarkowany, a biometr i warunki na drogach dobre, gorsze tylko w rejonie opadów. Podobno gdy w Wielką Niedzielę pogoda, duża w polu uroda, a my życzymy Państwu rodzinnego świętowania pełnego miłości, pokoju i słońca. Do zobaczenia!